Drugi tydzień grudnia rozpoczynamy ostatnim tegorocznym magazynem E-Winner drugiej ligi. Drugoligowcy zakończyli granie w roku 2021 w poniedziałkowy wieczór, a my błyskawicznie spieszymy z podsumowaniem tego, co wydarzyło się w 20. kolejce. Drugoligowy weekend potrwał od soboty do poniedziałku. W niedzielę m.in. mecz GKS-u z Ruchem, a mocny akcent padł na ostatni dzień zmagań, gdy Chojniczanka podejmowała Stal Rzeszów. Zaczynamy od nadrabiania zaległości. Jesteśmy w Siedlcach, gdzie Pogoń mierzyła się z Ruchem Chorzów. Spokojna pierwsza część tego meczu. Po stronie Ruchu swojej szansy szukał Kowalczyk, natomiast w Pogoni najbliżej celu był Górski. W drugiej połowie pierwszy celny strzał w 69. minucie oddał Foszmańczyk, a w 70. minucie niezłą okazję do otwarcia wyniku zmarnował Górski. Dla Ruchu było to jednak ostrzeżenie. 4 minuty później po akcji tercetu Demianiuk Lopez-Górski dobrze dostawił nogę ten ostatni i Siedlczanie objęli prowadzenie. Niespodziewany przebieg wydarzeń, ale Ruch nie chce wyjechać z Siedlec bez punktów. W 86. minucie przedwcześnie boisko po drugiej żółtej kartce opuścił Mateusz Piotrowski, a po chwili Chorzowianie dopięli swego, gdy skuteczną dobitką w tej sytuacji popisał się Michał Mokrzycki. W Siedlcach w zaległym meczu 18. kolejki podział punktów. A na początek 20. kolejki jesteśmy w Elblągu. Olimpia, która w poprzedni weekend się przełamała, tym razem mierzyła się z Wigrami Suwałki. Od początku do ofensywy przystąpili gospodarze. W 5. minucie niezły strzał oddał Krawczun, ale posłał piłkę ponad poprzeczką. W 28. minucie oglądamy z kolei składną wymianę podań Olimpii, którą skutecznym strzałem kończy Jan Sienkiewicz i po golu Białorusina drużyna z Elbląga jest na prowadzeniu. Nie zamierza jednak zwalniać tempa zespół Olimpii. Przed zmianą stron z piłką świetnie zabiera się Sienkiewicz, z łatwością mija rywali i oddaje precyzyjny strzał. Kapitalna akcja zawodnika gospodarzy i po dublecie Białorusina jest już 2-0. Na początku drugiej połowy cały czas aktywna była Olimpia, ale Wigry zaczęły się odgryzać, tak jak w tym przypadku, gdy próbował Gojko. W 64. minucie w natarciu Olimpia, a w roli głównej raz jeszcze Sienkiewicz. Znów świetnie przymierzył ten zawodnik, bez szans był tu Hieronim Zoch. Hat-tricka na swoim koncie zapisuje więc białoruski zawodnik, ale zespół Wigier nie zamierza się poddawać. W 74. minucie po rzucie rożnym na raty strzelają goście, a ostatecznie do siatki trafia Kamil Adamek. Wigry wierzą w odwrócenie losów rywalizacji. To kolejna szansa gości, centra Babiarza, po której strzela Iwao, ale kapitalnie broni to Dudek. Ostatnie słowo w tym meczu należało jednak do gospodarzy. W doliczonym czasie po centrze z rzutu rożnego piłka trafiła ostatecznie do Szymona Stanisławskiego, a ten przypieczętował wygraną swojej drużyny. Olimpia odnosi więc efektowny triumf, rozbijając Wigry aż 4-1. Teraz zaglądamy do Grodziska Mazowieckiego. Doszło tutaj do starcia Beniaminków, Pogoni i Raduni Stężyca. Pierwsza połowa toczona była w dość spokojnym tempie. Dopiero w drugim kwadransie pierwsza szansa gości. Najpierw dobrze w bramce spisał się Haluch, a dobitkę Uczaka świetnie zablokował Damian Jaroń. 5 minut później pierwszy raz do wysiłku zmuszony został z kolei bramkarz Raduni, ale Kasper Czajkowski zdołał sparować zaskakujące uderzenie Wrzesińskiego. W 30. minucie z akcją ruszają przyjezdni. Piłkę wycofuje Wojowski, a na strzał bez zastanowienia decyduje się Dmytro Baszłaj. Pierwszy gol tego zawodnika w bieżącym sezonie i od razu jest on wyjątkowej urody. To już fragmenty drugiej połowy. W 57. minucie po szybkiej kontrze szansę miała Radunia, ale strzał Fadeckiego zatrzymany przez Halucha. Swoich okazji szukała także Pogoń. Tutaj próbował Lisowski, ale piłka trafiła prosto w ręce Czajkowskiego. Gospodarze do końca nie zamierzali rezygnować ze starań o jeden punkt. To już ostatnie fragmenty tej rywalizacji, gdy dobrą szansę marnuje Wrzesiński. Kontynuują jednak napór zawodnicy Pogoni. Jeszcze raz Michał Wrzesiński nawija rywala i pakuje piłkę do siatki. Dopinają swego gospodarze i wydaje się, że uratują remis w tym meczu. Radunia niezadowolona jednak z takiego obrotu spraw. W 90. minucie goście mkną z kontrą. Stępień uruchomił Szuprytowskiego, pole karne, piłka zostawiona Dawidowi Retlewskiemu, a ten nie marnuje okazji. Wybuch radości w zespole ze Stężycy, bo to trafienie pozwala odnieść Raduni niezwykle cenne i upragnione zwycięstwo. W sobotę grano również w Kaliszu, gdzie potrzebujący kompletu punktów KKS podejmował czerwoną latarnię ligi zespół Sokoło Ostróda. W 16. minucie pierwszy groźny strzał w wykonaniu gospodarzy. Po niezłym rajdzie uderzał Zawistowski, ale poradził sobie z tym Staniszewski. W 27. minucie Sokół ma rzut wolny, centra Gianna Mendeza, po której w polu karnym dobrze odnalazł się Mateusz Bondarenko i otworzył wynik rywalizacji. Niespodziewanie to Sokół napoczyna więc rywala, a w 43. minucie przyjezdni mają kolejny stały fragment. Tym razem w roli dogrywającego Skurecki, a świetną główką popisuje się Bondarenko, środkowy obrońca, który notuje w ten sposób dublet.
Niespodziewany przebieg pierwszej połowy i po zmianie stron KKS będzie musiał ruszyć do odrabiania strat. W 53 minucie Mączyński miękko dorzuca w pole karne, z czego skutecznie korzysta Mateusz Majewski. Podopieczni Bogdana Zająca dobrze otwierają więc drugą połowę i zamierzają pójść za ciosem. W 65 minucie znów uderza Majewski, ale dobrze w bramce spisał się tu Staniszewski. Na tym jednak nie koniec ofensywy Kaliszan. W tej sytuacji główkuje Giel, jednak znów na wysokości zadania staje golkiper drużyny z Ostródy. W doliczonym czasie Kaliszanie mogli zostać jeszcze dobici przez Ernesta Słupskiego, ale i tak Sokół odnosi niespodziewane zwycięstwo, no a KKS kończy ten rok w minorowych nastrojach. Garbarnia Kraków po porażce z Lechem Poznań w rozgrywkach Fortuna Pucharu Polski tym razem podejmowała Wisłę Puławy. Beniaminek mógł dobrze wejść w ten mecz, ale na sytuację z trzeciej minuty szybko odpowiadają gospodarze. Faulowany w polu karnym przez Piotra Lisowskiego był Michał Felix, no i arbiter nie ma wątpliwości. Jedenastka dla Garbarni. Rzut karny, do którego podchodzi Michał Klec i zamienia go na gola. 1-0 dla miejscowych, ale nie zamierza na tym zespół Macieja Musiała poprzestawać. To szybka akcja Garbarni, po której strzałem z dystansu bramkarza gości Pawła Sochę próbował zaskoczyć Mateusz Duda. Golkiper Wisły jednak na posterunku, a to już kolejna próba miejscowych. Tym razem rzut wolny z 20 metrów, ale piłkę przenosi nad bramką Grzegorz Marszalik. Tu widzimy z kolei akcję ze skrzydła. Indywidualna próba Michała Feliksa. Zawodnik gospodarzy nie jest atakowany przez nikogo, decyduje się na techniczne uderzenie i pokonuje bramkarza przyjezdnych. Do przerwy Garbarnia prowadzi 2-0, a mogła prowadzić jeszcze wyżej. Tutaj skutecznie dostępu do własnej bramki po uderzeniu Kleca bronił jednak Paweł Socha. Po przerwie odważnie zaczęli grać wreszcie goście. To 63 minuta, dośrodkowanie z rzutu wolnego i w tym zamieszaniu zimną krew pod krakowską bramką zachował Ariel Wawrzyk. Goście łapią więc kontakt, ale Garbarnia kontroluje sytuację. W 82 minucie groźnie uderzał Bartłomiej Korbecki, jednak na posterunku po raz kolejny był bramkarz Wisły. W samej końcówce blisko kolejnego gola byli jeszcze gospodarze, którzy co prawda dorobku bramkowego już nie powiększyli, ale ostatecznie zainkasowali ważne 3 punkty. To już Siedlce. Pogoń intensywny dla siebie tydzień kończyła starciem z przedostatnim w tabeli Hutnikiem Kraków. W pierwszym kwadransie obie drużyny oddały po jednym wartym odnotowania strzale. Po stronie gości próbował Patryk Kieliś, a w pogoni niewiele chybił Marcin Kozłowski. W 25 minucie do wysiłku Mistala uderzeniem z rzutu wolnego zmusił Zawadzki, a po nieco ponad pół godziny z centry w pole karne skorzystał Kamil Sobala i ładnym strzałem głową otworzył wynik tego meczu. Siedlczanie chcieli odpowiedzieć jeszcze przed przerwą. Najpierw po odegraniu Preussa nie zdołał skutecznie dostawić nogi Górski, a następnie arbiter z powodu spalonego nie uznał trafienia Misiaka. Druga połowa to ciąg dalszy ataków w pogoni. W 55 minucie z rzutu wolnego uderza Wojciech Trochim, ale trafił tylko w słupek, a 180 sekund później obramowanie bramki Hutnika ostemplował także Maciej Górski. Niewykorzystane przez gospodarzy sytuacje zemściły się w minucie 69, gdy na 2-0 podwyższył Łukasz Kędziora. 10 minut później Hutnik zadał natomiast jeszcze jeden, ostateczny cios. Po centrze z rzutu rożnego skutecznym strzałem głową popisał się Daniel Ojo Kowalski. Niespodziewanie zespół z Krakowa wygrał ten mecz 3-0, odnosząc pierwsze w sezonie wyjazdowe zwycięstwo. Na arenie Lublin kilka dni temu wygrała Legia Warszawa, a teraz zawitały tu rezerwy Śląska. Goście z Wrocławia rozpoczęli dobrze, od mocnego uderzenia Adriana Bukowskiego, ale to motor osiągał w kolejnych minutach przewagę. To 20 minuta, na strzał z linii pola karnego decyduje się Damian Sędzikowski, zasłonięty nieco w tej sytuacji Józef Burta nie był w stanie skutecznie interweniować. 1-0 dla motoru, a gospodarze nadal są w natarciu. To kolejna próba Sędzikowskiego, ale tym razem górą już bramkarz Śląska. Teraz z kolei odpowiedź Wrocławian. Szybka kontra, po której na linii 16 metra piłkę otrzymuje Marcel Zyla. Tym strzałem nie był jednak w stanie zaskoczyć Sebastiana Madejskiego. To raz jeszcze atak gospodarzy, aktywnego tego dnia na lewej stronie Adama Ryczkowskiego. Zagranie wzdłuż bramki do Sędzikowskiego, a piłkę umieszcza ostatecznie w siatce Michał Fidziukiewicz. Do przerwy miejscowi prowadzą więc już 2-0, a w drugiej połowie to Śląsk musi ruszyć do odrabiania strat. W 63 minucie ponownie przy piłce jest Zyla. Zawodnik Śląska wbiega w pole karne, uderza, ale bardzo dobrze spisuje się Madejski. Po drugiej stronie natomiast fatalny błąd Oliwiera Wyparta i przed szansą staje Ryczkowski. Nie podaje do Fidziukiewicza, a z jego strzałem radzi sobie Burta. Cały czas jest więc 2-0 dla motoru, a to już kolejna doskonała szansa gospodarzy. Świetne podanie od Tomasza Swędrowskiego, po którym pędzi na bramkę Sędzikowski. Decyduje się jednak odgrywać do Fidziukiewicza, a w ostatniej chwili ratuje sytuację Piotr Celeban. Podopieczni Krzysztofa Wałczka popełniają jednak w tym spotkaniu kolejne błędy. Tym razem Fidziukiewicz decyduje się kończyć to indywidualnie, ale Burta nie daje się pokonać. Wrocławianie próbowali jeszcze odmienić rezultat tego spotkania, ale motor w niedzielny wieczór był lepszy i w pełni zasłużenie zgarnął 3 punkty.
Przeżywający ostatnio mały kryzys zespół Ruchu Chorzów zawitał na teren GKS-u Bełchatów, drużyny, która pod wodzą nowego trenera Kamila Sochy jeszcze nie przegrała. Chorzowianie rozpoczęli, jak na wicelidera tabeli przystało. To 15 minuta. Po kontrze próbuje zaskoczyć bramkarza Przemysław Szkatuła, ale Leonid Odczenaszenko radzi sobie z tym strzałem. Gospodarze odpowiadają w ostatnim kwadransie pierwszej połowy. Spore zamieszanie w polu karnym gości i bliski pokonania Bileckiego był tu Dawid Flaszka. To z kolei jeszcze jeden atak gospodarzy. 35 minuta. Tym razem na strzał z ostrego kąta decyduje się Artur Golański, ale Bielecki na tej zmrożonej murawie nie popełnia błędu. Do przerwy więc Bełchatowie bez goli, ale zmarznięci kibice nie mogli narzekać na brak emocji. To już 61 minuta. Dośrodkowanie z rzutu wolnego, które na dalszym słupku zamyka Dawid Flaszka. GKS Bełchatów obejmuje prowadzenie w meczu z niebieskimi. Jest 1-0, a chorzowianie odpowiadają w 73 minucie. Do piłki w polu karnym dochodzą Mokrzycki i Szkatuła. Uderzenie tego drugiego odbija jednak bramkarz bełchatowian. Ruch musi zabrać się do roboty, jeśli nie chce zakończyć roku porażką. To 84 minuta. Piotr Kwaśniewski. Piłkę w 16 otrzymuje Daniel Szczepan. Trudna pozycja, ale napastnik Ruchu podnosi futbolówkę i w tej sytuacji bramkarz GKS-u był bez szans. 1-1 w końcówce spotkania w Bełchatowie, a chorzowianie chcą pójść za ciosem. Piłka w polu karnym ponownie dociera do Kwaśniewskiego. Na strzał decyduje się raz jeszcze Szczepan, ale na posterunku tym razem Odczenaszenko. Dobitka napastnika Ruchu zupełnie nieudana. To już doliczony czas gry, gdy wszystko zaczęło się od rzutu rożnego dla Ruchu Chorzów. Stracili jednak goście piłkę, a z kontrą błyskawicznie ruszają miejscowi. Popatrzmy na tę akcję, którą strzałem do bramki finalizuje Damian Warnecki. GKS zdobywa w ten sposób gola na wagę 3 punktów w ostatniej akcji spotkania. Ruch nie będzie mieć nawet możliwości, by odpowiedzieć. Wicelider w 4 ostatnich meczach zdobywa więc zaledwie 2 punkty. Kolejkę zamknęliśmy hitem tej serii gier. W Chojnicach 3. w tabeli Chojniczanka gościła lidera Stal Rzeszów. W 25 minucie wynik otworzyć mogła Stal. Po dobrym dograniu Michalika blisko skutecznego dostawienia nogi był Prokić, ale nie dał rady skierować piłki do siatki. Kilkadziesiąt sekund później próba Chojniczanki. Na sytuacyjny strzał decyduje się Tomasz Mikołajczak i mamy przepięknego gola. Idealnie trafił tę piłkę doświadczony snajper i gospodarze objęli prowadzenie. 4 minuty później mogło być już 2-0. Po obłędzie piłkarzy Stali przed szansą stanął Skrzypczak, ale spudłował, uderzając minimalnie obok słupka. Rozkręciło się wyraźnie spotkanie w Chojnicach, gdyż po chwili akcja gości. Po wrzutce Michalika główkuje Małecki, ale w sam środek bramki. Z kolei w 36 minucie znów w natarciu Chojniczanka. Tym razem na uderzenie decyduje się Filip Karbowy i mamy drugą, bardzo ładną bramkę w Chojnicach. 2 zabójcze strzały gospodarzy, po których Stal znajduje się w naprawdę trudnym położeniu. Przed przerwą jeszcze jeden groźny strzał Chojniczanki, ale obok bramki uderzył Van Hufel. Do przerwy więc 2-0, a w drugiej połowie rzeszowianie zamierzali odrobić straty. Przed upływem godziny efektownego gola mógł zdobyć Wolski, ale trafił tylko w poprzeczkę. Kilka chwil później ponownie do głosu dochodzi Chojniczanka. Najpierw groźnie Grolik, ale dobrze spisał się Kaczorowski. Następnie w 64 minucie dobry rajd przeprowadził Kamil Mazek, a po nim niefortunnie piłkę do własnej bramki kieruje Łukasz Góra. Chojniczanka ma już 3 gole przewagi i pewnie zmierza po komplet punktów w starciu z liderem. W doliczonym czasie Stal po pięknym trafieniu Damiana Michalika zdołała jeszcze zmniejszyć rozmiary porażki, ale nie zmienia to faktu, że po ostatnim tegorocznym meczu rzeszowianie nie dopisują sobie ani jednego punktu. Chojniczanka rzutem na taśmę wskakuje na pozycję wicelidera. Popatrzmy na komplet wyników z weekendu. Ze względu na zły stan boiska odwołany został mecz Lecha ze Zniczem, natomiast za największą niespodziankę kolejki uznać należy porażkę Ruchu w Bełchatowie. W hicie weekendu Chojniczanka lepsza od Stali. Tak prezentuje się tabela, która będzie obowiązywać do ostatniego weekendu lutego. W fotelu lidera Stal z 7 punktami przewagi nad 2. Chojniczanką. Zespół z Chojnic wyprzedza Ruch Chorzów o 2 oczka, a w strefie barażowej również Radunia, Olimpia Elbląg i rezerwy Lecha. W strefie spadkowej przezimują Pogoń Grodzisk Mazowiecki, GKS Bełchatów, Hutnik i Sokół. 5 punktów nad kreską jest Znicz. Liderem wśród strzelców w zasadzie od początku sezonu jest Michał Fidziukiewicz, który jesień zakończył z 16 bramkami na koncie. 2. miejsce zajmuje Maciej Górski z Pogoni Siedlce. A początek drugoligowej wiosny to weekend 26-27 lutego. Na dobry początek kilka interesujących spotkań. Stal podejmie KKS Kalisz, Ruch zagra z Lechem, a w hicie 21 kolejki Radunia zmierzy się z Chojniczanką. Już dziś zapraszamy więc na przełom lutego i marca, gdy podsumujemy na naszym kanale 1. kolejkę wiosny. Do usłyszenia po zimowej przerwie.